Z inkluzją NATY jest to projekt środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to projekt realizowany przez nasze stowarzyszenie, które jest liderem, oraz przez miasto Zabrze. Celem tego projektu jest podniesienie jakości życia, funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeżeli chodzi o taki system do tego 25 roku życia, osoby te są w systemie edukacji i tu wszystko bardzo fajnie funkcjonuje. Natomiast musimy teraz skupić się na tym, żeby opracować taki model, system funkcjonowania w środowisku, takiego inkluzywnego funkcjonowania w środowisku dorosłych osób z niepełnosprawnością. To jest wstępna faza takiego projektu. W ogóle chciałabym jeszcze podkreślić, że to jest projekt, który został dofinansowany poprzez Unię Europejską z takiego programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. 9 projektów z Polski tylko otrzymało to dofinansowanie i jest to wstępna faza projektu dotycząca opracowania modelu, jedynie opracowania modelu, czyli jak ma wyglądać ten system u nas w Zabrzu. Natomiast następną, drugą fazą będzie już wdrażanie tegoż systemu. Więc powstaną grupy robocze, które będą pracowały nad rozwojem i określeniem pewnych obszarów, które będą tworzyły ten model. Polegać on będzie na tym, że on ma być bardzo zsynchronizowany poprzez takie centrum, które będzie potem dysponowało i usługami, które będą w mieście. Będą osoby z niepełnosprawnością zgłaszały się do tego centrum i potem już trafiały do odpowiedniego, że tak powiem, obszaru systemu wsparcia. Chcemy tutaj w Zabrzu wypracować model, który będzie kompleksowym zaopatrzeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale tutaj oczywiście w myśl inkluzji, czyli wszyscy tutaj jesteśmy równi i wszyscy jesteśmy mieszkańcami tego Zabrza bez względu na niepełnosprawność. Bardzo ważny jest ten projekt, ponieważ ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych zakłada osoby niepełnosprawne, ale jakby nie uwzględnia się w tym szczególnie osoby niepełnosprawne intelektualnie, które wymagają dodatkowego wsparcia, bo niejednokrotnie są niesamodzielne i same nie mogą decydować o własnym życiu czy o uczestnictwie właśnie w życiu lokalnym. Dlatego ten wypracowany model ma pomóc w tym, żeby te osoby były włączone w to nasze środowisko lokalne bez względu na to, czy mają niepełnosprawność intelektualną, czy są chore psychicznie, bo obserwujemy, że te osoby właśnie są jakby poza marginesem, prawda? One są pomijane, ale może właśnie dlatego, że same nie potrafią w swoim własnym interesie powiedzieć, czego tak naprawdę potrzebują.